niebo i ziemia, nie, już wspominałem o tym, nie kryje się niebosło i planeta Ziemia, tylko kryją się rzeczy niebo, rzeczy niewidzialne, świat duchowy i ziemia, w sensie świat materialny. I oczywiście tutaj w tym świecie materialnym, przede wszystkim nas interesuje człowiek, cały ten świat materialny, można powiedzieć, nieograniczonych rozmiarów, czy nieograniczonych, raz niezmierzonych rozmiarów, ogromny, jest stworzony dla takiej małej istoty, jaką jest człowiek. Stworzona planeta, która jest częścią ogromnego wszechświata. I ta planeta jest dana ze względu na człowieka, gdyby nie było człowieka, to całe to dzieło stworzenia było świata materialnego, byłoby bez sensu. Bo wszystko, co istnieje na tym świecie, jest stworzone ze względu na człowieka i dla człowieka. Oczywiście jest to pewien wyposażony dom, który Pan Bóg nam przygotował. Cały ten świat, nasza planeta, wszystko, co tą naszą planetę otacza, wszystko zostało pomyślane niesamowicie precyzyjnie i dokładnie. Po to, ażeby człowiek mógł w tym domu zamieszkać. I to jest tak, że jeżeli człowiek dostaje jakiś dom, to niewątpliwie o ten dom musi się troszczyć. Bo oczywiście można najpiękniejszy pałac zrujnować, jeżeli się go nie będzie konserwować, nie będzie się o niego dbać, jeżeli nie będzie się szanować tego, co tam jest, to oczywiście bardzo szybko, w kilka tygodni można doprowadzić najwspanialszą budowlę do totalnej ruiny. Dlatego człowiek oczywiście ma prawo korzystać ze wszystkiego, co na świecie jest stworzone. To nie jest tak, że ekolodzy mówią, że absolutnie, że człowiek jest największym nieszczęściem wszechświata i to jest wielkie zło i nie powinien w ogóle korzystać z niczego i tak naprawdę nie wiadomo, czy nawet rośliny powinien jeść, albo nawet do takich absurdów się dochodzi, tak? I że wszystko, co złego dzieje się we wszechświecie, to jest wina człowieka. Oczywiście tego typu podejście jest absurdalne, nie do przyjęcia. Natomiast oczywiście człowiek jest odpowiedzialny za wszechświat i powinien, korzystając z tego wszechświata, korzystać go z poszanowania tego Bożego daru, tak? A żeby też móc go zachowywać i przekazywać dla swoich potomnych, żeby też inni mogli z tego wszechświata korzystać. Natomiast dlaczego człowiek jest tak szczególny stworzeniem, że właśnie ze względu na niego Pan Bóg stwarza cały świat materialny? Otóż dlatego, że Pan Bóg, jak to mówi Pismo Święte, po upychnieniu człowieka z ziemi, tchnął w niego lew życia. Czyli Pan Bóg tchnął duszę człowieka. I ta dusza jest decydująca o tym, że człowiek jest kimś wyjątkowym, że człowiek nie jest czymś, tylko kimś, że ten człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I można powiedzieć, że ta dusza człowieka stawia, jakby to mówiąc, ponad wszystkim, co jest stworzone tutaj na tym świecie materialnym. I człowiek jest pewnego rodzaju łącznikiem, pewnym takim spoiwem, które łączy świat duchowy ze światem materialnym. Ponieważ oczywiście my jako ludzie mamy ten element materialny i on jest dla nas najbardziej namacalny, tak? My go codziennie doświadczamy tej naszej materii. I ta nasza materia z jednej strony, przez to, że istnieje, upodabnia nas do wszystkiego, co jest na świecie stworzone, do wszystkich minerałów, do wszelkich, powiedzmy, nie wiem, do wszystkich pierwiastków, jakie na świecie są. One też istnieją i my istniejemy. Przez to, że mamy życie, jesteśmy podobni do roślin, które też życie w sobie mają. I my wzrastamy, tak jak rośliny wzrastają. Przez to, że mamy zmysł i instynkt, jesteśmy podobni do zwierząt. Jesteśmy tak jak zwierzęta, również się wielokrotnie kierujemy instynktem, również odczuwamy, możemy się poruszać. My mamy też jakąś pamięć, podobną do pamięci zwierzęcej.
ale przez to, że mamy też duszę, jesteśmy podobni do aniołów. Ponieważ dusza nasza ma wolną wolę i rozum i ta dusza nie znajduje już niczego podobnego na tym świecie. Nie ma jakby innej, żadnej stworzonej istoty, która byłaby w tym do nas podobna tutaj w świecie materialnym, natomiast w świecie duchowym aniołowie są do nas podobni. Bo oni też są, można o nich powiedzieć wprost, rozumem i wolną wolą. Potocznie mówimy, że posiadają, ale jakby dla nich to jest właściwie tożsame. I dlatego też jesteśmy jakby tym połącznikiem, który łączy świat duchowy i świat materialny. Skąd wiemy, że człowiek posiada duszę? To jest tak, że taką duszę właśnie nieśmiertelną, duszę rozumną, duszę w ogóle pierwiastek duchowy, bo wielu z nas pamięta dokładnie, że w poprzedniej epoce politycznej był dominujący pogląd, że wszystko jest materią. Wszystko, cokolwiek istnieje, jest materialne. To był właśnie taki materializm bardzo, bardzo prymitywny, aczkolwiek filozofia polegała na tym, że nie ma żadnej duchowości. Że człowiek jest materią i w tej materii się obraca i dopóki żyje, no to z tej materii korzysta, potem jakby przechodzi w inny stan bytowania materialnego, czyli się rozkłada i na tej bazie powstają jakieś inne, powiedzmy, formy życia. To jest zupełnie materialny. I tak to było nauczane i tak to było przekazywane, że człowiek jest materią. Jeżeli człowiek jest materią, to należałoby w tym momencie się zastanowić, jak materia może produkować coś, co jest niematerialne. No my jako materia oczywiście produkujemy też to, co jest materialne. Na przykład my jako ludzie, na przykład rosną nam włosy, rosną nam paznokcie. Tak? I to są rzeczy materialne. Tutaj oczywiście jakby się pogląd materialistów zupełnie z tym zgadza. Ale my jako ludzie potrafimy myśleć. A myśl nie jest materią. Nie jest materialna, ale przecież realna, rzeczywiście istnieje. Ba, my potrafimy tworzyć pojęcia. Zwierzę widzi na przykład poszczególne kwiaty. Widzi na swój sposób kolory, każdy zwierzę tam ma jakiś inny ogląd, powiedzmy, kolorów. Być może ostrość też widzenia jest inna, ale zwierzę widzi poszczególne na przykład kwiaty albo poszczególne drzewa. Ale zwierzę nie ma pojęcia kwiatu albo drzewa. To takie pojęcie, takie abstrakcyjne, jest niemożliwe do stworzenia tam przez zwierzę. Zwierzę tego nie potrafi zrobić. To niemożliwe. Dlatego też zwierzę ma pewien pogląd materii, natomiast wytworzyć swojej duszy nie potrafi pojęcia. Ale człowiek potrafi wytworzyć pojęcie kwiatu, pojęcie drzew, pojęcie, nie wiem, ludzi. Mimo, że mamy tam 7 miliardów aktualnych ludzi, przez mnóstwo żyło przed i pewnie będzie mnóstwo po nas jeszcze, ale my mamy jakby pojęcie takiego, ogólne pojęcie, które możemy dopasować do każdego człowieka. I to jest pojęciem niematerialne. Jak może materia tworzyć coś, co jest niematerialne? Dalej, następna rzecz, która sugeruje nam, że człowiek posiada duszę nieśmiertelną, to jest to, że w człowieku jest pragnienie szczęścia. I to pragnienie szczęścia jest na tyle głębokie, że w pewnym momencie człowiek dochodzi do zrozumienia, że tutaj na ziemi tego szczęścia nic mu nie jest w stanie dać. I wtedy należałoby albo przyjąć coś takiego, że człowiek jest istotą irracjonalną, że jego pragnienia są zupełnie irracjonalne, że pożąda czegoś, co jest po prostu niemożliwe do osiągnięcia, albo rzeczywiście ma w sobie duszę, której pojemność jest na tyle ogromna, że pewnie ją zapewnić może tylko Bóg. Dać w pełni szczęścia może tylko Bóg. Człowiek dochodzi do tego. Bardzo wyraźnie. I też mamy jakby kolejny dowód, że człowiek uwagę nie kieruje się tymi tendencjami, które są w naszej.
w sensie nasze ciało na przykład chce odpoczynku. Ale mówi nam nasza dusza, człowieku, teraz musisz pracować. Bo jest coś bardzo ważnego do zrobienia, że musisz się w tym momencie na przykład poświęcić dla kogoś. Gdyby człowiek się kierował tylko i wyłącznie tendencją, która jest w ciele, to by odpoczywał. Chce spać, to idzie spać. Nie miałby takiej po prostu aspiracji wyższej. Natomiast w nas jest pewien element, który pokonuje te tendencje naturalne, może nie naturalne, bo dusza jest naturalna, ale te tendencje materialne ze względu na jakąś wyższą wartość. Że ludzie potrafią poświęcić się, na przykład wstępując do zakonu, czasami do bardzo surowego zakonu, poświęcić bardzo wiele ze względu na co? Ze względu na wyższą wartość. Ktoś powie, no to są wariaci, ale jeżeli się zbada takiego zakonnika, który nie wiem, przeżył 70 lat za klauzurą, w milczeniu, w samotności, w umartwieniu, to on jest zdrowszy niż taki, kto po prostu kosztuje ze wszystkich przyjemności, które świat mu daje teraz. Umysłowo jest 1000 razy zdrowszy. A to pokazuje, że musi być w nas pierwiastek duchowy. Dalej, spragnienie piękna. Człowiek ma w sobie niesamowicie wyostrzone pragnienie piękna, które oczywiście jest w tych naszych czasach bardzo niszczone. To jest tak, że tam się teraz różnego rodzaju pokryte podaje jako piękno, na przykład jest to ogromny problem na przykład sztuki albo muzyki, gdzie podaje się nam coś, co jest totalną deformacją brzydotą albo dysharmonią, taką, która po prostu nas wręcz niszczy wewnętrznie i nam się to mówi, że to jest piękne. I ludzie czasami płacą ogromne pieniądze za to, żeby zdobyć coś takiego, co się nazywa piękne, ale tak naprawdę z pięknością nie ma nic wspólnego. Natomiast i się kierują najczęściej stanowiska, bo to nie dlatego, że są przekonani, że to jest piękne, tylko wszyscy mówią, że to jest piękne, ale mamy pewną konwencję, żeby bardzo coś takiego kupić. Ale w człowieku jest pragnienie naprawdę piękności, tak? Żeby pięknych rzeczy. Na przykład zwierzę takiego pragnienia nie ma. Dla zwierzęcia mało jest istotne, czy się poda w misce plastikowej jedzenie, jakąś tam paszę, czy w jakimś korycie drewnianym, czy to się po prostu nawet w jakimś domu wykopie i się wrzuci. Ważne, żeby to jedzenie było, tak? Natomiast dla człowieka jest różnica, czy stół jest pięknie nakryty, czy są tam piękna zastawa, porcelana, czy to są po prostu na jakieś plastikowe talerze i obrazówki, tak? I plastikowe sztućce. Jest różnica, tak? Jest różnica, czy się ubiorę do kościoła elegancko, czy pójdę w jakichś tam poszarpanych starych dżinsach i dziurawej koszuli, tak? Mamy pewne poczucie piękna. Jest to pewne pragnienie, które w nas jest, które znowu, żeby wyróżnia nas spośród nie wszystkich istot, które istnieją. One nie mają. Nawet jeżeli widzimy pewne piękno, które tworzą zwierzęta, bo też potrafią, jak na przykład jak owady, pszczoły, są piękne, nie wiem, czy ktoś otworzy ból, widzi jakąś pewną harmonię piękną, no to jest stworzone na zasadzie instynktu. Te istoty mają jakby zakodowane takie działania. To nie jest jakby coś rozumnego, to po prostu poddaje się pewnemu instynktowi. Stąd, moi drodzy, mamy duszę i ta dusza pochodzi bezpośrednio od Pana Boga. Dalej, i z tego tutaj musimy jeszcze dodać, że mamy też to ciało. I to ciało jest już, tak jak powiedziałem, jest bardzo podobne, znaczy nie tylko genetycznym, ale nawet trochę podobne w sensie kształtu do niektórych zwierząt. I chce się nam mówić, że pojawia się teoria, która stała się teorią kanonizowaną, czyli taką, której nie wolno absolutnie ruszyć, że człowiek wyłonił się ze świata zwierzęcego na podstawie pewnej ewolucji. Tak? Ewolucja polega na tym, że jest walka o byt i dostosowywanie
przyznali się do warunków. Więc człowiek w jakiś sposób, najpierw od małpy, poprzez jakiegoś małego człowieka, wyłonił się i stał się człowiekiem rozumu, Homo sapiens. I to jest niesamowicie takie przerażające, że nawet sam twórca, czyli Darwin, nazywał to teorią. I oczywiście ona dalej jest nazywana teorią, ale jest wykładana w taki sposób na uczelniach wyższych, że jest przedstawiana jako pewnego rodzaju prawda objawiona. Właściwie, gdy ktoś próbuje wykładać co innego, nie, nawet nie w zasadzie, że zaprzeczać teorii Darwina, tylko wykładać teorię, że Pan Bóg stworzył, to w tym momencie jest traktowany jako niespełna rozumu, tak jako człowiek niemyślący w sposób naukowy. Mimo że sami Darwiniści jakby na wszelkie sposoby szukają potwierdzenia zasadności tej teorii, nie mogą, ponieważ tak naprawdę, jakby nie wchodząc w szczegóły natury biologicznej, aż bardzo w sensie tego z ogólnego oglądu, nawet tego, co jest teraz. Jeżeli teoria ewolucji byłaby prawdziwa, to należałoby przyjąć, że ona dalej trwa. A więc należałoby przyjąć, że dalej istnieje, powiedzmy, małpy powoli się przekształcają w człowieka i że w tym momencie też na świecie istnieją pewne istoty, które są czymś na przykład między małpą a człowiekiem. I powoli potomstwo będzie przechodziło w człowieka. Ale nie ma takich istot. Nie znajdują takich istot. Mówi się o jakimś wielki, który gdzieś tam rzekomo w różnych miejscach ukryty jest i ktoś go tam zawsze widział, ale tak naprawdę żadnych dowodów na to, że go widział, nie jest w stanie przedstawić. I oczywiście możemy oczywiście obracać się w takie kategorie, ale nie o to chodzi. I tutaj brakuje tych ogniw pośrednich, zarówno w badaniach archeologicznych, jak i aktualnie istniejących, tak? Jeżeli dajmy na to, nie wiem, dajmy na taki kąt, możesz ewaluować coś innego, jakiegoś tam kota, dajmy na to, o innych właściwościach, to powinna następować pewien ciąg wydarzeń, który pokazuje, że ten kot powoli się transformuje w innego, ale koty są takie same, jakie były 100 lat temu i 1000 lat temu. Nic się tam nie zmienia takiego specjalnego. Oczywiście istnieje coś takiego, jak ewolucja wewnątrz gatunków i to możemy zauważyć nawet na podstawie człowieka. Mimo że aktualnie nie powinno się w świecie współczesnym mówić o rasach ludzkich, to oczywiście trudno zaprzeczyć, że takowe istnieją. My widzimy na po prostu różnicę, że chodzi o ludzi, kolor skóry, czasami kształt twarzy, nosa i tak dalej, oczu. I to wszystko jest spowodowane czym? Ewolucją wewnątrz gatunku, czyli dostosowaniem się człowieka do istniejących warunków klimatycznych, w których mieszka. I często jest tak, że kiedy człowiek zmienia warunki klimatyczne, przejeżdża gdzieś na przykład, to oczywiście nie całkowicie te cechy konkretne się zmieniają, ale trochę się zmieniają. To jest tak, że kiedyś miałem takich dwóch znajomych ekologiczków, którzy naprawdę w takim ciepłym klimacie się wychowali i mieli skórę bardzo, znaczy nie byli murzynami, ale mieli ciepłą skórę. Ale kiedy pomieszkali parę lat w Europie, w Polsce i pojechali odwiedzić swoich, to tacy się zdziwili, że oni są tacy blacie teraz, tak? Więc widzimy, że to jest jakby pewne dostosowywanie się człowieka, oczywiście następuje, ale te wszystkie pięć raz są oczywiście rasami ludzkimi. Ponieważ jeżeli na przykład z jednej rasy i drugiej rasy przedstawiciele się pożenią, to oczywiście mogą mieć potomstwo. Gdyby to był inny gatunek, to takiej możliwości nie byłoby, albo inny.
człowieka, to nie ma znaczenia, czy będzie żona z tej rasy, czy z innej rasy. Mogą mieć dzieci i te dzieci dalej mogą mieć swoje następne potomstwo. A więc tutaj widzimy, że rzeczywiście to nie jest przechodzenie do innego gatunku. A więc co jest ewentualnie możliwe do pomyślenia, co Kościół Święty przypuszcza, znaczy dopuszcza jakby takie oczywiście dywagacje, że Pan Bóg, stwarzając ciało ludzkie, mógł się posłużyć istotą, która już istniała. Czyli jakby wziąć materiał genetyczny z danej istoty, ale tworząc dla niej zupełnie inną formę, czyli inną duszę, tworzy zupełnie co innego. To nie jest jakiś proces ewolucji, że jakaś małża się okazało, że jest bardziej bystra niż inne i zaczęła się tak powiedzmy w tym kierunku rozwijać i w pewnym momencie okazało się, że jest istotą rozumną. To nie o to. Tylko, że Pan Bóg mógł się posłużyć, a człowiek nie musiał. Więc jeżeli jakby tutaj Kościół nie stoi na przeszkodzie badań naukowych, biologicznych, jeżeli byłoby tutaj mieć dowody, że Pan Bóg tworząc ciało ludzkie posłużył się jakimś tam podłożem już istniejącym przez tego, że Pana Boga wcześniej stworzony, może tak być, ale co musimy koniecznie pamiętać? Że duszę ludzką stworzył bezpośrednio. Że dusza ludzka została człowiekowi dana natychmiast, że to nie jest żaden rozwój czy wynik jakiejkolwiek ewolucji. Bo człowiek się rozwija i dusza się też rozwija, a więc człowiek staje się rozumny i mądry. To tak nie jest. Pan Bóg może być przypuścić, że ewentualnie się posłuży. Daje tą duszę na swój obraz.